Witam serdecznie w kolejnym odcinku Na Szlaku Smaku. Dziś w przepisie będzie mini pizza, którą można wykorzystać na różne sytuacje. A zbliża się Dzień Dziecka, także też myślę, że pomysł będzie fajny. Składniki, które będziemy potrzebować. Do ciasta mąka, drożdże, oliwa, letnia woda, sól, cukier. Do sosu sos pomidorowy, czosnek, cebula, sól, pieprz, zioła prowansalskie. I dodatki ser, pomidor, salami, szynka, boczek. No i możecie sobie różne rzeczy inne dodać, które Wy uważacie. Zaczniemy od ciasta. Zaczynamy od ciasta, czyli robimy zaczyn. Są dwa sposoby. Jedni robią cukier i drożdże i czekają, aż urośnie. My zrobimy szybszy, czyli dajemy drożdże. Do tego łyżeczkę cukru. I letnią wodę. I za pomocą dłoni rozpuszczamy drożdże. Odstawimy to na 15 minut, aby drożdże zaczęły pracować z cukrem, a my zajmujemy się sosem, proszę Państwa. Czyli drugim etapem będzie sos. Na początku przesmażymy cebulę, później dodamy czosnek i zalejemy pomidorami. Wszystko kroimy w kosteczkę. Później tak za pomocą blendera zblendujemy wszystko na gładką masę. Więc pamiętajcie, żeby cebula mniej więcej była równa, aby równomiernie się usmażyło. Przerzucamy cebulę do rondla i przesmażamy, słuchajcie, do miękkości. Także jak będzie mięciutka, dodajemy wtedy czosnek. Czosnek jest drobniej pokrojony, także szybciej się przypali i to jest właśnie to, że dodajemy go na sam końcu. Słuchajcie, cebula idealnie się zeszkliła, teraz dodajemy czosnek. Ok, następnie zalewamy sosem, zmniejszamy ogień i gotujemy około 20 minut. Na sam koniec dodamy zioła prowansalskie i sól oraz cukier. A w międzyczasie zrobimy sobie ciasto, które wyporcjujemy i schowamy do lodówki. Także widzimy się za chwilę. Słuchajcie, zaczyn zaczął pracować, także zabieramy się za mąkę. Mąkę zawsze przesiewamy, czyli mąka z solą kładziemy i powolutku dodajemy mąkę. Koniec mąki, także mąka przesiana. Słuchajcie, mam dobrze, bo mam robot kuchenny, który za mnie wyrabia ciasto, ale jak byłem młody, każde ciasto wyrabiałem ręcznie w pracy. Czyli zagniatamy ciasto i stopniowo będziemy dodawać oliwę. Ciasto gotowe, słuchajcie. Za pomocą dłoń ściągamy ciasto, ok. I teraz tak, aby ciasto nam się nie przykleiło, dajemy łyżkę oliwy. I najprostszy sposób, paluchami wysmarować całą miskę. Następnie przerzucamy nasze ciasto. Zobaczcie, jak jest. I zakrywamy folią spożywczą. Wstawiamy do lodówki i czekamy, aż wyrośnie. Słuchajcie, godzina minęła. Sos wyłączyłem, zblendowałem, czyli jest już zrobiony. Teraz ciasto. Ciasto tam pięknie urosło. Co będziemy potrzebować? Wsypiemy mączki. Hop. Ciasto przerzucimy. Ciasto podzielimy sobie na 8 równych części. 8, 4, zależy jaką chcecie wielkość.
zrobimy sobie po długości. I kolejny sposób, czyli oliwa. Smarujemy. I za pomocą dłoni ciasto zarabiamy do środka. Wiem, że to się wydaje trudne, ale zagniatamy. Następnie przykryjemy to folią spożywczą i odstawimy na 30 minut do wyrośnięcia i później już mamy gotowe pizze. Teraz tylko trzeba ustawić piec na 200 stopni, pokroić pomidora, ananasa i boczek i mamy tak naprawdę wszystko gotowe do wypieku pizzy. Także widzimy się za 30 minut. 30 minut minęło, ciasto wyrośnięte. Teraz Wam pokażę, jak rozgnieść kulkę, czyli wrzucam ją sobie tutaj do mąki, następnie ją kładziemy i rozgniatamy, tak, i do środka, następnie przekładamy na drugą stronę i powtarzamy czynność, czyli na zewnątrz i do środka, przekładamy na zewnątrz i do środka. Ciasto pozbywamy się mąki, czyli uderzamy o dłonie, przekładamy na naszą blaszkę i mamy już jeden placek zrobiony. Sos już jest wystudzony, zblendowany, przyprawiony. Jest dosyć gęstej konsystencji. I najlepiej nakładać małą łyżką wazową, czyli nakładamy sobie na środek. I następnie kręcimy po prostu łyżką. Do tego. Jedną zrobimy z żółtym serem i z pomidorem. Na sam koniec dodamy bazylii. Dzieciaki lubią dużo sera. Kto nie lubi ser? Kolejna będzie z serem i z salami. Oczywiście możemy do tego dodać pieczarki, rukole. No, to jest kwestia Waszej wyobraźni. Ja Wam tylko pokazuję przykładowe. Ananas, szynka. Ulubiona. Nie przeze mnie, ale przez kobiety. Kolejną damy z salami. Może być cebula, ale dzieciaki za bardzo cebuli nie lubią, więc położymy czyste salami. I kolejną zrobimy z pomidorem. Voilà. Słuchajcie, piec ustawiony jest na 200 stopni. Bierzemy pizzę i wrzucamy do pieczenia. Myślę, że około 15 minut. Wyciągamy nasze mini pizze. Wyglądają tak. Bardzo ładnie. Do jednego damy małe listki bazylii. A mini pizza to mini pizza, więc powinna się zmieścić w koszyku. Czyli zobaczcie. Bierzemy sobie, przekładamy i na małe okazyjki. Wstawiamy stóp lub na ogrodzie, każdy może się poczęstować, można ją przeciąć na pół, także myślę, że fajny i no, sprawdzony sposób. Także jakbyście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was na kanał YouTube Na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!